Ekipa z Łukowa zajechała do Ryk, więc sprawdźmy, jak mieszkańcy tego pięknego miasta znają nasz powiat oraz Łuków. Z czego według Państwa jest znany Łuków? Czy wiedzą Państwo ogólnie? Mało znam, mało. Ja pojęcia nie powiem. Nie wie Pani, gdzie jest Łuków? Wiem, ale nie wiem, z czego słynie. Nie byłam nigdy w Łukowie. Na przykład są zakłady tam? Takie... No tak, mięsne, no. Właśnie. To kojarzę. Z zakładów mięsnych. A zna Pan jakiegoś znanego urodzonego w Łukowie? Nie znam. A na przykład powiat łukowski według Pana z czego jest znany? Nie mam pojęcia. Z czego Łuków jest znany, tak? Oczywiście wędlinki, nie? A poza tym? Ej, Ola. Z czego jest znany Łuków? Uczyłyście się chyba Łukowie. Nie. Akurat nie. Te dzieciaki jeszcze się nie uczyły. Łuków także dla mnie wizualnie i ogólnie to tylko wyłącznie z wędli, nie? Tak najbardziej. Łuków z czego jest znany? Nie wiem, nigdy nie byłam. Nigdy Pani nie była w Łukowie? Niestety nie miałam okazji. Łuków, zakłady mięczne. I z czego jeszcze? Nie wiem. A kiedy Pani ostatnio była w Łukowie? Może z 10 lat, może z 15. A zna Pani jakichś znanych ludzi z Łukowa albo z okolic, którzy się tam urodzili albo wychowali? Nie. A na przykład był taki noblista, to właśnie muzeum jest w okolicach Łukowa, to może wie Pani, kogo chodzi? Też nie. Napisał na przykład Quo Vadis czy Potop? No może stamtąd pochodził, ale nie wiem. Henryk Sienkiewicz. No, a to z Okrzei chyba, nie? Z Woli Okrzejskiej, dokładnie. Tam kopiec Sienkiewicza. Tak. Czy wie Pani, gdzie znajduje się Łuków? Wiem. A czy Pani kiedyś tam była? Byłam. I jak Pani się podoba właśnie to miasto? Byłam mało razy i no, ładne miasto. Ładniejsze niż Ryki? Mi się wydaje, że tak. A z czego według Pani znany jest Łuków? No na przykład z tego, że jest tam, było, teraz to chyba nie ma, liceum pielęgniarskie. I z czego jeszcze? Bo tam siostra moja chodziła do szkoły i tam bywałam, jak chodziła. No zakłady mięsne są znane. Z zakładów mięsnych i co jeszcze, nie wiem. A tam w okolicy na przykład jest takie muzeum znanego noblisty. Kogo? Sienkiewicza. Zakładów mięsnych. A poza tym? Nie wiem. A był Pan kiedyś w Łukowie? I jak Panu się to miasto podoba? Przeciętne, jak Ryki. No jesteśmy teraz łukowska matura to bzdura. Spytamy ludzi, co znają o Sienkiewiczu. I Łukowie, tak jest. Na przykład był taki noblista, co na przykład Quo Vadis napisał. A, możliwe. A kto to był? Quo Vadis. O Boże, wypadło mi z głowy. No, takie muzeum jest u nas, Muzeum Henryka Sienkiewicza. O Boże, no tak. A u nas na przykład w powiecie łukowskim jest takie muzeum takiego znanego człowieka. Może Pan wie kogo? No to jest ciężko. Ale to jest taka obok miejscowość, tam na przykład w okolicach urodził się taki znany noblista. Napisał na przykład Quo Vadis czy Potop. No, Sienkiewicz, a? Tak, bardzo dobrze. I tam jest takie muzeum, może odwiedzi Pan w najbliższym czasie? W Woli Głowskiej chyba jest, albo... W Woli Okrzejskiej. W Woli Głowskiej jest sanktuarium. Sanktuarium, tak. Czyli jednak Pan zna nasze tereny. No, poznaj pomału. W okolicach Łukowa urodził się taki słynny noblista, może wiecie, o kogo chodzi? Nie. Też jakoś mi nie przychodzi. A Henryk Sienkiewicz? Sienkiewicz jest pod Łukowa? Tak. O matko. Przyjaciół gdzieś. Tak. Tak, i tam właśnie jest takie muzeum. Muzeum, no jest Henryka Sienkiewicza, no to wiemy, akurat to wiemy. Z okolic Łukowa jest taki znany noblista. To możliwe, że wiesz, takie muzeum jest tam. Nie, też nie znam. Henryk Sienkiewicz? No, znam, tak. To wymień mi na sam koniec, żeby cię już nie przemęczać, 3 książki Sienkiewicza. Quo Vadis, Dziady. Nie? Nie Dziady. No to kolega pomoże. Krzyżacy cywy. Potop. Tak. To musisz się doszkolić. Mam nadzieję, że zobaczy to twoja nauczycielka polskiego. Oby nie. Skąd pan z nauków? Z czego? Dobra, z przemytu.